Dzień dobry, witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Powiada się, że najlepiej, gdy o filozofii mówią ludzie, którzy nie są filozofami, bo filozofia często przeradza się tylko w historię filozofii i cała świeżość myślenia o świecie, o różnych relacjach między pojęciami, między ideami, między czynami ulega utracie. No i dzisiaj chcielibyśmy właśnie poruszyć taki temat wokół filozofii z Piotrem Napieralą, naszym redaktorem. Dzień dobry. A dotyczący tego, jakie są relacje filozofii i religii. Czy religia zawdzięcza coś filozofii, czy filozofia zawdzięcza coś religii? Powiedz Piotrze, jak ty to widzisz? No, moim zdaniem zdecydowanie jest tak, że religia jest, jakby zbiorem różnych takich bajkowych opowieści połączonych z różnymi filozoficznymi pomysłami, no bo jeżeli na przykład zajrzymy do katechizmu obecnego, kościoła oczywiście katolickiego, to wtedy zobaczymy, że na przykład oni uznają de facto trzy etyki i łączą je w jedną, bo tam są trzy takie. Jedna z tych etyk jest to etyka po prostu kantowska, tylko ona nie jest tak napisana. To jest etyka obowiązku. Czyli, że człowiek żyje po to, żeby wypełnić swoje obowiązki. Ona ma oczywiście tam swoje wady, bo kantowska, chociaż ładnie to brzmi, to człowiek z poczucia obowiązku wyłącznie nie robi niczego. Dlatego moim zdaniem ta liberalna krytyka, jaką John Stuart Mill zastosował wobec Kanta, jest słuszna, bo on powiedział, że człowiek jednak robi rzeczy różne w poszukiwaniu szczęścia. Czyli eudaimonizm versus utylitaryzm, jeszcze można powiedzieć, ta etyka właściwie dominuje w naszym życiu, czy też powinna. No, ale jej tam nie ma, natomiast no, widzimy, że kantyzm został jakby wybrany i włożony do właśnie Kościoła katolickiego, mimo że Kant ani nie był katolikiem, ani nie był przy zakładaniu Kościoła katolickiego, ani nawet nie był przy żadnym ważnym soborze, tylko jakoś nie tak został włączony. Nie był też żadnym świętym, ani Bogiem, ani prorokiem. Dokładnie, więc widzimy, że mamy tu do czynienia z takim wkładaniem myśli na przykład. Inny przykład to filozofia osobista Jana Pawła II. Ona zawiera wiele elementów nowych tylko dla tych ludzi, którzy znają wyłącznie, nie wiem, katechizm plus filozofię różnych papieży i różnych ojców Kościoła. To wtedy rzeczywiście ona jest nowa, bo on wprowadzał wiele rzeczy z zewnątrz. Ale te rzeczy, na przykład personalizm Jana Pawła II, który jest częściowo takim połączeniem pewnego liberalnego słownictwa indywidualistycznego z taką nauką społeczną, powiedzmy, Kościoła. Więcej elementów ma zawdzięcza filozofii Karla Hallera z początku XIX wieku, bo on już mówił o personalizmie. On na przykład mówił, że liberałowie popełniają błąd, dlatego że nikt nie jest do końca wolny, bo każdy zależy od całego splotu okoliczności i dlatego też człowiek powinien być osądzany według tego, na ile należy do tych okoliczności. I to jest właśnie ten personalizm, czyli i zawarty w nim sytuacjonizm, czyli to właśnie podchodzenie do każdego przypadku oddzielnie, a jednocześnie podkreślanie roli więzów międzyludzkich i jak one nas ograniczają, czy powinny, czy nie powinny. Bo to, co powiedział Haller, to jest prawda oczywiście, ale to nie znaczy, że to jest stan idealny. To jest raczej stan, od którego powinniśmy raczej się odsuwać niż do niego. Czyli natomiast to jest moja ocena już jakby samej filozofii. Natomiast faktem jest, że pomysły Jana Pawła są w dużym stopniu pochodne z innych filozofii po prostu. No i faktem jest, tak jak moja żona przypomniała, że niedawno, że cóż, no, kilku historyków się zorientuje, ale dla reszty ludzkości to będzie zupełnie nowa myśl, więc można to bezkarnie takie plagiaty filozoficzne robić. Więc no równie dobrze można stwierdzić, że Disney nie robił bawarskich zamków jako pierwszy, nie? To wiadomo, tak, że jeden tak. z bawarskich zamków Ludwika no i Schwanstein. Tak, jest tak. wykorzystany jako logo wręcz wytwórni Disneya, ładne zresztą, pasujące do bajek, no ale jak ktoś zna tylko Disneya, to może pomyśleć, że oni to zaprojektowali, a to przecież był wzór zupełnie inny. Natomiast no z tego, co mówisz, bo to nie dotyczy tylko oczywiście Jana Pawła II, czy nawet Kościoła katolickiego, można sobie wyobrazić taki model, że jest sobie jakaś religia, która staje się popularna no, dzięki myśleniu magicznemu, tudzież dzięki specyficznej teorii spiskowej, że ludziom nagle się zaczyna wydawać, że ktoś jest Bogiem, prorokiem.
No i wiadomo, że ta religia, jej kolejni funkcjonariusze, ideolodzy, no, starają się no, przebić, tak, żeby ta religia istniała, żeby się rozmnażała, żeby była coraz silniejsza. No i żeby nie zatracić zupełnie jakichś tam swoich założeń pierwotnych, że się na przykład żyje wiecznie, że należy się troszczyć o biednych albo należy gardzić biednymi, to różnie bywa, w zależności czy to jest chrześcijaństwo czy hinduizm, tak? No ale żeby utrzymać się na fali, no to taka religia po prostu przyjmuje różne nowinki filozoficzne z otoczenia swojego. No przerabiając je po swojemu. Na swoje dogmaty. Najczęściej je konserwuje, że bierze taką nowinkę na przykład etyczną, ale później ją konserwuje na setki lat. Kiedy nie już pozwala jej zmieniać, ulepszać. Kiedy ta etyka już wokół idzie dużo szybciej do przodu i ta religia też w końcu się troszeczkę zmienia, jeśli chce przetrwać. Też przyjmuje jakieś tam bardziej liberalne rozwiązania no, w dziejach chrześcijaństwa. Na przykład u nas, tak. Bo tak, to takie coś miało oczywiście miejsce. Tak? No, na przykład w Chinach to bardziej, coraz bardziej nacjonalistyczne czasami były, prawda? Filozofie, te religijne myśli upodobniały się do filozofii. Zazwyczaj jest tak, że filozofia no, poprzedza. Jeżeli na przykład religię, jeżeli na przykład spojrzymy na buddyzm, który powstał w ogóle jako filozofia, a został przerobiony na religię. Siddhartha Gautama został zrobiony Bogiem praktycznie. Podobnie Konfucjusz, który wyraźnie mówił, czy mistrz Kongzi mówił wyraźnie, że nie ma być czczony. Bo tak trochę jak Jan Paweł II mówił, żeby mu nie budować pomników, to tak samo Konfucjusz mówił, żeby... A i tak budowana, prawda? Więc tutaj Konfucjusz powiedział, żeby go nie czczono, a go czczono. No tak, Budda i Konfucjusz ewidentnie byli antyreligijni. No, Budda tak, nawet wręcz był bardzo nawet ateistą. Tak, Budda był trochę coś pomiędzy animistą a ateistą, ale raczej trudno go nazwać religijnym w sensu. Tak. Był spirytualistycznym ateistą, niematerialistycznym ateistą. A Konfucjusz był utylitarystą de facto. Chociaż był także też trochę konserwatystą i elitarystą, ale był za porządkiem społecznym, za arystokracją, tak, za konserwatyzmem, tradycją, posłuszeństwem rodziców, ale nic z tych rzeczy nie było za pomocą pozaziemskich elementów wyjaśniane. No tak, ale właśnie mówisz o bardzo ciekawej rzeczy, no bo było takich dwóch panów, którzy w przeciwieństwie do Jezusa, o ile on w ogóle istniał, nie chcieli robić żadnej religii, tak? A mimo to ta maszyna produkcji religii, bo powiedzmy, że taka maszyna rusza, że ona jest w nas zakorzeniona właśnie, że budujemy jakąś taką aurę niesamowitości teorii spiskowej wokół jakiegoś wybitnego człowieka, który występuje wśród nas. Mamy takie skłonności jako społeczność ludzka ogólnie. No więc ta machina tworzenia z czegoś religii rusza niezależnie od intencji filozofa, twórców, takich prawdziwych inicjatorów danej idei. No i żeby to się przeobraziło w religię, no to muszą być po prostu wciągane elementy z zewnątrz. No do chrześcijaństwa oczywiście musiały być wciągnięte elementy z zewnątrz, bo w przeciwieństwie do hinduizmu i do buddyzmu z kolei, no chrześcijaństwo nie jest całościową filozofią w żaden sposób. Tam nie ma jakiejś